Proszę Państwa, ten szum, który słychać, to nie są jakieś zakłócenia. Obok mnie płynie rzeczka, nieduża, mająca 51 km i nazywa się Struga Toruńska, która właśnie tu, za moimi plecami, wpływa do Wisły. To jeden z mniej znanych dopływów królowej Polski rzek, znany za to doskonale w Toruniu i w okolicy, bo płynący przez po jeziorze Chełmińskie aż do Torunia i tutaj znajdujący swoje ujście właśnie w Wiśle. Ale nie o Strudze Toruńskiej będzie dzisiaj mowa, choć będzie o wilgoci i o czymś, co musi się kojarzyć każdemu z tym miejscem w Toruniu. Za moimi plecami jest fragment najbardziej okazały z ruin Zamku Krzyżackiego. Po tej stronie był Zamek Krzyżacki, z którego dzisiaj ostały się ruiny, o których jeszcze opowiem, a za moimi plecami znajduje się Gdanisko. Czym było Gdanisko? Dlaczego miało niezwykle ważną rolę i dlaczego miało właśnie taki, a nie inny kształt? Otóż Gdanisko było miejscem, gdzie rycerze w przypadku Pomorza, ziemi chełmińskiej, Krzyżacy, bo te Gdaniska właśnie budowali przy swoich zamkach Krzyżacy, chodzili za potrzebą. Dlatego Gdanisko było budowane w pewnej odległości od zamku i trzeba było do niego się wybrać. Zamek w związku z tym jest po tej stronie, tu są jego mury, a w zasadzie fragment, który się ostał. Jeżeli któryś z krzyżaków miał ochotę wybrać się za potrzebą, musiał się przespacerować w tym miejscu, takim przejściem zadaszonym, żeby mu na głowę nie padało, bo przecież problemy czy potrzeby fizjologiczne mogły się zdarzyć w każdym momencie i wybierał się właśnie w to miejsce, do Gdaniska. Tam sobie spokojnie siadał na jakimś drągu zwykle, który tam był zainstalowany, swoje potrzeby załatwiał, wszystko to spadało do wody, bo pod Gdaniskiem płynęła albo rzeka, albo fosa, w zależności od sytuowania zamku. Wszystkie te nieczystości szły więc do zbiornika wodnego. Tam natura robiła z nimi porządek. To był współczesny, wówczas średniowieczny sposób oczyszczania nieczystości. Gdaniska były przykładem tego, jak dbano o higienę. Dlaczego? Nie budowano ich w samym jądrze zamku, bo zawsze tego typu miejsca pozostawiają jakiś niesympatyczny zapach i aby się tego pozbyć, budowano troszeczkę w pewnej odległości. Było to przejście zadaszone, aby można było bez konieczności zmoknięcia się tam wybrać i w tym miejscu wszystkie sprawy mało sympatyczne, o których ktoś może się w ogóle być zaskoczonym, że opowiadam, ale to także jest historia higieny, były załatwiane. Takie gdaniska są w Toruniu, jest w Kwidzynie, największe zresztą chyba z istniejących, w Malborku, ci, którzy zwiedzali zamek, również. W Toruniu to gdanisko jest charakterystyczne, bo jest jedynym w całości pozostałym elementem zamku, z którego niestety zostały tylko ruiny. Ale jeżeli już jesteśmy przy sprawach higieny, to z całą pewnością znają Państwo takie pojęcie i taką nazwę sławojka. Otóż sławojka to taki polski element dorobku w ramach higieny. To są takie niewielkie ubikacje, które jeszcze gdzieś tam może na wsi ktoś, jeżeli nie widzi, to widział kiedyś, z desek zbita budka. Otóż tego typu przybytki pojawiły się w Polsce w okresie dwudziestolecia międzywojennego, kiedy młode polskie państwo po odzyskaniu niepodległości starało się zadbać o higienę i prezydent Mościcki dekretem nakazał tego typu ustępy przy każdym budowanej zagrodzie zainstalować, a ponieważ ministrem spraw wewnętrznych był generał Felicjan Sławoj-Składkowski, który kontrolował, czy ten dekret jest realizowany i czy każdy przy swoim nowym budowanym domu, czy przy gospodarstwie pobudował stosowny wychodek, to troszeczkę zdenerwowani, kontrolowani nazywali tego typu elementy sławojkami właśnie od imienia generała Felicjana Sławoja Składkowskiego. To troszeczkę tak, jak zasiłki dla bezrobotnych nazwaliśmy kuroniówkami ze względu na to, że pojawiły się
w związku z nieżyjącym już ministrem Jackiem Kuroniem, który takie właśnie zasiłki wprowadził. Jak widać, zwyczaje i przed wojną, i w czasach współczesnych co do nazewnictwa są podobne. I jak widać, w tej chwili za moimi plecami Gdańsko, w Toruniu, higiena, Ustęp, tego typu rzeczy też są elementem historii. Z Torunia obok Gdańska, obok Strugi Toruńskiej, która płynie i troszeczkę pewnie powoduje, że mój głos ginie gdzieś w jej nurcie, która tutaj spada. Kłania się Państwu Zbigniew Giżyński.